Prom kosmiczny, Kronos 2. Dziennik podróży. 2591 dzień podróży. Godzina 15:33. To już trzeci tydzień. Chyba. Czuję, jakbym stracił poczucie czasu, od kiedy statek znalazł się na orbicie. Zaczynam tracić zmysły. Nie wiem, czy to przez samotność, narastającą klaustrofobię, szkodliwe promieniowanie, czy przez te dźwięki, które w czasie snu nawiedzają moje koszmary. Dłużej już nie wytrzymam. Do odpowiedniego ustawienia się księżyców został tydzień. Wtedy będę mógł wrócić do domu, ale boję się, że do tego czasu zrobię to, co pozostali, wzywany przez te głosy. Zacznijmy jednak od początku. Pierwszy dzień podróży. Godzina 18:12. Kronos 2 ustawiony na kurs na Saturna. Skład załogi. Kapitan Mark Crowler, porucznik Antony Giver, oficer naukowy profesor Maria Barnes, pierwszy mechanik dr Raul Perez, drugi mechanik dr Timothy Redzki. Cel misji. Zbadanie powierzchni Tytana, największego księżyca Saturna. Dopisek. To pierwsza w historii ludzkości załogowa misja do zewnętrznej części Układu Słonecznego. Nikt jeszcze nie dotarł tam, gdzie my mamy zamiar dotrzeć. 2375 dzień podróży. Godzina 15:05. Mimo długiego pobytu w przestrzeni kosmicznej, kondycja załogi pozostaje w normie. Brak złych wskaźników medycznych i psychologicznych. Pełna gotowość do podjęcia misji. Za około 6 miesięcy dotrzemy do Saturna. 2545 dzień podróży. Godzina 19. Kronos 2 pomyślnie wprowadzony na orbitę Saturna. Rozpoczynamy przygotowania do podjęcia misji. Lądownik sprawdzony i gotowy do działania. 2549 dzień podróży. Godzina 4:15. Od kilku dni wszystkim doskwiera bezsenność. To pewnie wina podekscytowania. Jednak przed lądowaniem wszyscy muszą się wyspać. 2555 dzień podróży. Godzina 10:12. Ludzie zaczęli mieć problemy z koncentracją i coraz częściej popadają w stany zadumy, wpatrując się w wielką tarczę gazowego olbrzyma. Porucznik Giver i dr Redzki zaczęli słyszeć dźwięki. Rytmiczne, wzrastające i opadające fale o niskiej częstotliwości. Wydają się im pochodzić z przestrzeni kosmicznej, z samego Saturna, co jest niemożliwe. Z tego co mówią, dźwięki stają się słyszalne na krótko przed snem. Trzeba zbadać tę sprawę. 2563 dzień podróży. Godzina 16:01. Wszyscy członkowie załogi zaczęli słyszeć dźwięki w czasie zasypiania. Pogorszył się stan psychiczny porucznika i doktora Redzkiego. Obaj zgodnie twierdzą, że ktoś do nich mówi poprzez to dudnienie. Profesor Barnes prowadzi dalsze badania ich stanu zdrowia. 2564 dzień podróży. Godzina 12:15. Katastrofa! Jak mogło do tego dojść? Zeszłej nocy porucznik Giver bez kombinezonu przedostał się do śluzy i wystrzelił w kierunku planety. Świadkowie, profesor Barnes i dr Perez twierdzą, że porucznik krzyczał coś o tym, że one go wzywają. Straciłem swojego zastępcę.
Natychmiast zarządzam kompleksowe badania psychiatryczne dla wszystkich członków załogi, w tym mnie. ...2570 dzień podróży. Godzina 12:37. Co się ze mną dzieje? Badania pokazują, że wszystko ze mną dobrze. Ale to nieprawda! Do tej pory wszyscy zaczęliśmy słyszeć te głosy. Coś do mnie szepcze. Ostatnio zaczynam mieć dziwne myśli. Myśli o tym, że przyjemnie by było, gdyby ktoś mnie skrzywdził. To chore. Kronos 2 pomyślnie wprowadzony na orbitę Saturna. Załoga liczy na mnie. ...2572 dzień podróży. Godzina 21. Profesor Barnes znajduje się w bardzo złym stanie. W ciągu nocy zakleiła wszystkie szyby gazetami i stronami książek. Twierdzi, że coś z zewnątrz chodzi po poszyciu statku i ją obserwuje. Boże, w tym tempie nie wykonamy misji. Czym dłużej tu jesteśmy, tym gorzej dla nas. Jutro schodzimy na powierzchnię Tytana. Poproszę profesor Barnes, żeby przygotowała zestaw silnych środków na koncentrację dla każdego. Maria musi się skupić na czymś innym. ...2573 dzień podróży. Godzina 14:30. Misja odwołana. Zeszłej nocy obaj mechanicy podzielili los porucznika. Przyczyna śmierci? Samobójstwo. Zostałem sam z Marią. Musimy wracać. Misja zakończona niepowodzeniem. 2576 dzień podróży. Godzina 17:32. Zachowanie profesor Barnes stało się dziwne. Od kilku dni chodzi po statku w samej bieliźnie i wysyła do mnie wyraźne sygnały o charakterze seksualnym. To nie wróży dobrze. Musimy jednak czekać na odpowiednie ustawienie się księżyców, żeby skorzystać z ich grawitacji do obrania kursu na Ziemię. 2582 dzień podróży. Godzina 19:22. Doświadczam coraz bardziej agresywnego napastowania ze strony Marii. Nie wiem, co mam zrobić. 2583 dzień podróży. Godzina 1:17. Boże, zabiłem ją! Krew jest wszędzie. Co ja narobiłem? Muszę opatrzyć ranę. Zostałem ugryziony w szyję w trakcie stosunku. Na szczęście tętnica nie została przebita. Zostałem sam. 2593 dzień podróży. Godzina 12:45. Wyrzuciłem ich ciała w kierunku Saturna. One chciały ofiary. Mam nadzieję, że to je powstrzyma na tydzień. Dokończyłem zaklejanie szyb papierem. Dzięki temu śpię lepiej, bo one mnie nie widzą. 2597 dzień podróży. Godzina 5:30. One dostały się na statek. Odciąłem im drogę i zamknąłem w sektorze sypialnym. Zostałem odcięty w kokpicie. Nic na to nie poradzę. 2597 dzień podróży. Godzina 14. Ułożenie księżyców jest odpowiednie. Ustawiam statek na kursie kolizyjnym z Saturnem. Bo to miałem zrobić. Prawda?